tutaj nie ma miary, mały, duży problem. Ważne jest, że to mieszkańcy zauważają i chcą się tymi swoimi spostrzeżeniami podzielić. To taka swego rodzaju dobra okazja do wymiany poglądów na temat tego, co w mieście jest ważne, bo nam się czasami wydaje, że tylko inwestycje za dziesiątki czy setki milionów, a dla mieszkańców często przyziemne, codzienne sprawy, które ich niepokoją czy przeszkadzają w dobrym zamieszkaniu w Toruniu. Zaczyna się budowa kanalizacji na Winnicy. Przyjeżdża koparka. Jeden człowiek, no nie będziemy kopać. Ja mam takie pytanie, bo wiadukt jest zrobiony. Most będzie na ukończeniu. Czy będzie połączony? Jeżeli tak, to kiedy? Ja pytałem o trakt leśny, ponieważ chodzą takie słuchy, że będzie tam budowana droga asfaltowa, gdzie będzie się poruszał samochody tam ciężkie. Ja osobiście jestem przeciwny budowie tego traktu leśnego. Z Rudaka nie sposób dostać się na pocztę na pieszo. Trzeba jechać autobusem, trzeba potem kawał cały iść, żeby odebrać jeden list polecany. Dlaczego nie mamy taboru dwukierunkowego, dzięki któremu można by zmienić kierunek jazdy na przykład przy stacji benzynowej na Placu Daszyńskiego? Ja namalowałam starówkę, czyli że takie budynki, których lubię spacerować. Namalowałem mój ulubiony plac zabaw, na który codziennie chodzę z kolegami. Na moim rysunku przedstawię to bramę mostową. Lubię tam często spacerować i robić zdjęcia. To także jest taki moment, kiedy my powinniśmy pokazać mieszkańcom, co w mieście się dzieje, jakie najważniejsze przedsięwzięcia są realizowane, na co pieniądze z budżetu miasta są przeznaczane. Największą inwestycją, którą interesuje się cały Toruń, to jest most, budowa mostu. No przecież wszyscy czekaliśmy tyle lat za tym mostem i w końcu mamy go, ale są i tacy ludzie, którzy narzekają na ten most. Chcieliby go przenieść, no jeszcze nawet w tej chwili by go chcieli przenieść. I to jest, chyba się nie podoba wszystkim, bo chcielibyśmy przyspieszyć raczej jego budowę. Ludzie chcą załatwiać swoje sprawy. Rybaki są najlepszym przykładem. Najlepszym przykładem, bo tam mi płot zepsuto, bo tu krawężnika nie ma. Nie ma tego, niestety, tak to obserwuję, tego widzenia szerszego problemów miasta, problemów rozwojowych i tego, że ten nasz Toruń przecież ciągle pięknieje. Te uwagi staramy się uwzględniać, szukać sposobów czy metod, aby z tych uwag przekazanych nam wynikały wnioski na przyszłość.